Dziś jesteśmy na plantacji u Pawła Krawca w Karczmiskach. My jako firma AgroSimex kontynuujemy naszą współpracę w ramach truskawkowych inspiracji. Dziś spotykamy się tutaj z Państwem, żeby pokazać, jak wyglądają truskawki, plantacja, która była okrywana agrotkaniną po ostatniej fali przymrozków. I proszę Państwa, mimo że tutaj była okrywa z agrotkaniny, i tak obserwujemy uszkodzenia. Uszkodzenia liści, ale również pierwszych rozwiniętych kwiatów też mamy pojedyncze uszkodzenia. Dlatego chciałbym tutaj zaproponować, i tutaj u Pana Pawła będzie wykonane kilka zabiegów. Zabiegów w celu regeneracji i poprawy kondycji tych roślin. Pierwszym zabiegiem, jaki będzie wykonany na tej plantacji, jest zabieg preparatem Maral, czyli wyciągiem z alg morskich w celu regeneracji ewentualnych uszkodzeń, poprawy właśnie stanu, kondycji tych liści, po to, żeby zapewnić jak najwięcej tej masy zielonej, optymalnej, która będzie mogła wykarmić te owoce, te kwiaty, które po prostu niedługo zakwitną. Dlatego tutaj będzie zastosowany Maral w dawce 1,5 litra na hektar w połączeniu z nawozem ASX Tytan Plus. Ten tytan dajemy po to, żeby po prostu zniwelować wszelkiego rodzaju stresy, na jakie jest narażona w chwili obecnej truskawka. Te wahania temperatur również powodują słabsze pobieranie składników pokarmowych. Dlatego musimy tutaj stymulować nasze rośliny zabiegami dolistnymi, ale również też odpowiednim nawożeniem. Nawożeniem prowadzonym poprzez fertygację. Gleba jest niewygrzana, te składniki pokarmowe, które zostały dostarczone w sposób posypowy, są słabo pobierane przez rośliny, dlatego też trzeba tutaj prowadzić w najbliższych dniach fertygację. Fertygację oczywiście w miarę możliwości, ponieważ zapowiadane są na kolejne dni opady deszczu i jak wiadomo, tej wilgoci w glebie nadal jest sporo, no ale podajmy te nawozy poprzez fertygację, tak żeby właśnie dostarczyć roślinom łatwo dostępny fosfor, którego jest teraz niedostatek dla roślin. Więc w tej chwili też rekomendujemy zastosowanie nawozu ASX polifosfora na mono. Tutaj będzie zastosowany w dawce 20 litrów na hektar. Kolejno będą zastosowane nawozy wieloskładnikowe, nawozy z gamy Ultrasol o zrównoważonym składzie. Tutaj oczywiście będzie cały czas prowadzony system nawożenia oparty na naszych produktach i w kolejnych filmach będziemy chcieli Państwu pokazać, jak one wpływają na wzrost roślin, ale również przedstawimy kolejne produkty, które będą dedykowane do poprawy jakości owoców po okresie kwitnienia. Dlatego z tych najważniejszych zabiegów, które będą wykonane w najbliższym czasie, to właśnie zabiegi stymulujące części nadziemne, czyli Maral i ASX Tytan i oczywiście fertygacja. Fertygacja polifosfora na monu na przemian z KTS-em, czyli tiosiarczanem potasu. Następnie nawozy z gamy Ultrasol. No i oczywiście nie zapominając o wapniu. Jest to bardzo ważny pierwiastek, który też należy dostarczać od wczesnej wiosny. Ta gleba jeszcze tutaj właśnie nie jest odpowiednio wygrzana, dlatego ten wapń podamy za kilka dni po polifosforanie. Tutaj oczywiście będzie zastosowana forma płynna, czyli tiosiarczan wapnia w dawce 20 litrów na hektar. Ten wapń jest bardzo dobrym produktem, który rośliny wykorzystają w momencie kwitnienia i kolejno w czasie wzrostu owoców. W dzisiejszym rekomendacjach, na dzisiejszym spotkaniu to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne nasze relacje z truskawkowych inspiracji.